A teraz poranny WF. Kuba Wojewódzki i Michał Figurski. Wojewódzki, Figurski. W dobrej formie od rana. To była bardzo wesoła piosenka w polskim radiu SK Rock. Podobno ostatnia wesoła piosenka w ciągu najbliższych 2 godzin. Dzień dobry. Zgodnie z tradycją w tej chwili prowadzący nabierają kilka głębszych słyszalnych na antenie oddechów. Nawet nie wiesz, jak ja na to czekałem. W ubiegłym tygodniu zaczęliśmy od wtorku. Myślałem, że ominie mnie Radio Dobroć, a tyle dobrych informacji jest do przekazania, tyle powodów, by się cieszyć. Stanowczo za szybko wyrażasz się w ramach Radia Dobroć. Jeżeli już ty mówisz mi, że mówię za szybko, a z reguły sam usłyszysz ten komunikat ze strony swojego partnera, to przepraszam. Radość panuje w sercu moim, gdy widzę znajomą mi koszulkę. Ale nie jest to koszulka twoja, zaznaczmy. Ale to jego koszulka. Złego koszulka. Czarna koszulka w czarny poniedziałek. Mam nadzieję, że nie obrazisz się, jeśli powiem, że widzę po rozmiarze. Że nie twoja? Że jego. Że nie twoja. A propos jego, no to już się tradycją stało, że musimy rozpoczynać kolejny tydzień wierszem. Pozwól, tym razem przypadnie ci... Nie chcę. Proszę. Nie chcę, żeby przypadało mi. Ale to nie będzie nic obraźliwego. Wyjątkowo. Kuby dalej nie ma, tak jest. Naprawdę? Poczekaj, to ja zapiszę. Tak jest dla ciebie tekst. Dalej nie ma. Chociaż pisał do mnie w weekend. Co napisał? Że będzie. Naprawdę? Owszem. Że kiedy? Że niebawem. Ale konkretnie w miejscu i czasie się określił? Nie, ale określił konkretnie pozdrowienie, zakończył SMS-a słowem szalom. Ale chyba nie do mnie. Nie, do mnie pisał. A, przed moment się bałem, że mnie pozdrawiał. Migawka smutno klika w mym aparacie smiena. Kuby dalej nie ma. Nie gra mi w duszy samba, ni salsa, ni makarena. Bo Kuby dalej nie ma. Smutna to prawda, jak Gilberta, girl from Ipanema. Że Kuby dalej nie ma. I brak to wielki jest, jak Karolaka, Tomka, diastema. Kuby dalej nie ma. To nie ściema. Kuby dalej nie ma. Kuby dalej nie ma. Kuby dalej nie ma. Poranny Wojewódzki i Figurski. WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SC Rock. Lubię, gdy w te ostre dźwięki nagle miękko niczym nóż w karpia pod brzusze wbija się nasz tak zwany podkład duszek. Radia Dobroć. Podkład duszek. Żeby było do rymu, ach, jak miło w poniedziałek. Dzień dobry raz jeszcze, to dobre radio. To jest cały czas za szybko. To jest dobre radio, które tylko raz w tygodniu możemy wam zaprezentować, a wy raz w tygodniu możecie poczuć się dobrze. Lepiej. Czy mogę zagadkę? Proszę. Czy ty wiesz, jaka jest w Polsce gęstość zaludnienia? 2000. Na ile? Kilometr. Nie. 377 Polaka przypada na 1 km². To niewiele. Zupełnie niewiele, zważywszy, że w Londynie jest to na przykład 2 miliony na 1 km². Ale Londyn to zupełnie inny kraj. A w Pakistanie i Burundi 1 250 000 000 Polaków na 1 km². Wniosek stąd prosty, Polak przeciętny musi być strasznie dużym Polakiem i zajmować bardzo dużą powierzchnię. To prawda. Wydaje się, że to zupełnie niedużo, 377 Polaka na 1 km², ale jest taki kraj, w którym no, te dane są znacznie bardziej niewyobrażalne.
To znaczy jest ich mniej, tych ludzi tam? 14,7 Norwega na 1 kilometr kwadratowy Norwegii przypada. A od weekendu 14,1 smutnego Norwega. No właśnie, bardzo dobrze pan się wstrzelił z tokiem myślenia. A propos Breivika jeszcze będziemy nawiązywać. Spokojnie. Norwegia, proszę państwa, to Nordwegen, co oznacza droga na północ. I jest to najmniej zaludniony po Islandii kraj europejski, 14,7 mieszkańca na 1 kilometr kwadratowy, ale to było, proszę państwa, do tego weekendu. Od tegoż weekendu albowiem zmieniło się to wszystko bardzo drastycznie. To bardzo trudny weekend był w historii tego smutnego, ciemnego i niezaludnionego kraju, w którym wszyscy są ryży i jedzą rybę surową. Chyba każdy wie dlaczego, ale ja nie wiem, czy w ramach Radia Dobroć powinniśmy podawać złe informacje dla Norwegii. Może podawajmy dobre dla Polski. Ale to są dobre dla Polski. Jeszcze nigdy prasa norweska nie używała pod naszym adresem takich epitetów. Mówiło się, że to potwór z Polski. Pisało się, że to śnieżny pogromca z Limanowej. Pisało się, Kasinę, że to ponury żniwiarz z Holbanku. Pisze się o niej umalowana ręka sprawiedliwości i czarna Madonna w czerwonej czapeczce. Czarna? Czarna. Na białym? Noże włosy. Jak zagadka. Z czarne. Ja się cieszę, że Kowalczyk wygrała, bo ja właśnie o tym banku chciałem mówić. 500 000 podobno dostała teraz za to zwycięstwo, a ja już bym nie chciał, żeby mnie pani Kowalczyk namawiała na mieszkaniowy kredyt. Dlaczego nie chcesz? Bo się wzbraniam. Jakoś tak... A ona ma dar przekonywania. Ona się w Warszawie bardzo dobrze kojarzy, bo ze śniegiem. Chciałem powiedzieć... Białe szaleństwo? Wynotowałem sobie kilka miejscowości, w których mieszka więcej niż 3 osoby, których to miast populacja bardzo poważnie zmalała. Pozwolisz, że odczytam listę. Proszę państwa, to jest kraj o bardzo słabym nasłonecznieniu, co powoduje bardzo duży odsetek samobójstw w tymże kraju. I bardzo dobrą muzykę metalową. I z tej też okazji żegnamy serdecznie po jednym mieszkańcu, czyli jakieś 30% ludności każdego z wymienionych miast. Żegnamy mieszkańca Oslo. Żegnamy mieszkańca Bergen. Żegnamy mieszkańca Stavanger. Żegnamy mieszkańca Trondheim. Żegnamy mieszkańca Trumel. Żegnamy mieszkańca Drammen. I z Fredrikstad mieszkańca też żegnamy. Molde, Lillestrøm, Kristianstad i Narvik. Tam niestety dwóch palnęło sobie w łeb. A ty teraz wymieniałeś nazwiska norweskie czy miejscowości, bo brzmiało to jak kadra skoczków. Nie, to były miejscowości, w których, jak już mówiłem, ubyło niestety mieszkańca, populacja zmalała bardzo poważnie, bo 30%. Ale właśnie ty w ciągu minuty ogołociłeś kraj z połowy mieszkańców. Może zagrajmy muzykę. Zostali wesołą. Jeszcze Breivik, Śledź i Fiordy, także jest po co jechać. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF w SROK. Muszę ci powiedzieć, że miałem przyjemność upić się z tym wokalistą w miniony długi weekend. Olafem Panem? Z Olafem Driglasowem i to jest bardzo przyjemne towarzystwo do zjedzenia wspólnej kolacji, dlatego, że nie ma szans, iż znajdziesz włoską pana w zupie na przykład. Mówisz za szybko. Przepraszam, już zwalniam. Masz cały czas trąbkę żałobną. Słuszna uwaga, jest cały czas trąbka, ona nakłada się, dlatego, że polski los jest taki słodko-gorzki. Taki jak, trochę jak norweski. Ty poprzednią informację rozpocząłeś o pytanie o gęstość zaludnienia i o zaludnienie ogólnie. Ja też chciałbym teraz od tej informacji zacząć właśnie. Ilu mieszkańców liczy sobie ten nadwiślański kraj? No i będzie było te 40 milionów. 38. Było tak, ale populacja wzrosła, bo zadowolony Polak kopuluje często. Podobno w czasach kryzysu bardziej, bo już 40
4 269 194,76 zł, czyli więcej niż mamy Polaków, zebrał Jerzy Owsiak wczoraj. To dobrze, to znaczy, że hojni byliśmy i że chętnie byliście. Powinieneś powiedzieć, byliście. Dałem, nieprawda, goniłem takie dwie dziewczynki. I czytałem o tym w kronice policyjnej. Rzeczywiście, było kilka incydentów. Trzymałem w ręku 50 zł i krzyczałem: twarde i ostre 50 zł. Dam 5 dych. I nie wiem, czemu pobiła mnie policja. Taki to los Polaka, popas kloaka. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to ja się cieszę, bo mamy Radio Dobroć, bo raz na rok, ale jednak jest okazja i można, ale, i naprawdę bardzo dobrze jest zobaczyć sztucznych dziennikarzy TVP z ośrodków regionalnych, jak się masiemują i jołują. I wyskakuje im taka żyłka na czole. Miałam taką refleksję, oglądając wczoraj harczącego Jerzego Owsiaka od Aniołów, że tak naprawdę co roku można by było przyłożyć, tak raz nagrać finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i po prostu puszczać go mniej więcej, znaczy nie mniej więcej, tylko dokładnie co roku, tylko te momenty, które umiejscowiają go w czasie, po prostu jakoś tak zakrzykiwać, że mamy już kolejny milion! Tak, i tu mogłaby wchodzić popularna Iwona, czyli system do czytania SMS-ów. Tańczące dzieci i ich wychowankowie, burmistrzowie oraz szefowie ośrodków regionalnych, nieznanych nikomu, stacji medialnych, radiowo-telewizyjnych, szkół i instytucji, które mają te 3 sekundy, żeby pokrzyczeć wspólnie z Jerzym Owsiakiem i powrzeszczyć: siema, 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 siema! Giżycko, Półtusk. O tych miejscowościach dowiedziałem się właśnie dzięki Jurkowi Owsiakowi wczoraj. Nie wspomniałeś nic o Radomiu. W Radomiu nie było w ogóle. Były incydenty, proszę państwa, przy okazji tego wielkiego święta. Od na przykład mój miły w Łodzi zatrzymano 30-latka, który zbierał pieniądze do puszki ubiegłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i był nietrzeźwy. W dodatku. Nie, wpadł dlatego, że stwierdził, że zbierał na ratowanie tygrysów bengalskich z Doliny Rozpudy, co się troszeczkę nie zgadzało niektórym. Wpadły również pewna 14- i 15-latka z Wrocławia, które otworzyły puszeczkę, do której dzielnie zbierały przez cały dzień pieniądze. Zatrzymane tłumaczyły się, że chciały sprawdzić, ile zdążyły nazbierać, bo podobno ciężka już puszeczka się zrobiła. Wiadomo, że 14-letnia dziewczynka dużo pieniędzy unieść nie może. I o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, choć trudny to wyraz, mam nadzieję, po 8:30 też mówić będziemy, bo jak się okazuje, jak donosi dzisiejsze wydanie Super Ekspresu, prezydent Komorowski także wsparł pewnym, nie wiem czy mogę to nazwać przedmiotem, aukcję. Co dał? A no nie chciałbym zdradzać teraz, chyba że naprawdę mnie przymusisz. W Warszawie nieznani sprawcy wyrwali 13-latkowi puszkę z pieniędzmi i uciekli w kierunku Nowego Targu, wyobrażasz sobie? Nowy Targ? No, ładne. To daleko od Warszawy. Ładne mam dzisiaj nowe trzewiki? Małe. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esce Rock. Esce Rock. Esce Rock. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy chcesz śpiewać z tobą razem? Nie, absolutnie w ogóle nie będę zmuszał. Zrobił to już za nas poranny kolega w tak zwanej rozgrzewce, słyszałem. Dobrze, nie, przepraszam bardzo, ja nie jestem niemiły, tylko jestem uważny. Podobnie zresztą jak nasi słuchacze. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj niebywałe, no w tym roku jeszcze nie używałem ulubionego słowa Jarosława Kaczyńskiego. Niebywałe, ponieważ mamy do czynienia z zupełnie nową kategorią. Kategoria jest marynistyczno-lokalowa, wyobraź sobie, z elementami płótna i ryby. Prawda, że niespodzianka? I ryby jeszcze nie było. Ale poczekaj, nieprawda, był wielokrotnie halibut się pojawiał. Ale razem z płótnem? No właśnie, uwaga. Rzućmy sieć w morze i żagle wznieśmy, a w naszych ciasnych kajutach niech zabrzmią słowa rybackiej pieśni. Witaj, jutrzenko, haj szkuta. SK Rock. Raport. Pozdrowienia dla kogoś, kto nazywa się Fistach. Proszę.
jak się nazywa? Fistach. www.fmapa.rok.pl, jeżeli państwo chcą dołączyć do gratulacji oraz spowodować, że prowadzący użyje słowa niebywałe, a hajszkuta zakrzyknie wesoło. Ha, ha, ha. Proszę. Ha, ha, ha. Lekarze decydują, co dalej z receptami. Dziś w Warszawie spotkanie 4 medycznych organizacji. Możemy się spodziewać ustaleń w sprawie protestu pieczątkowego. Lekarze od początku roku nie określają odpłatności za leki. Taki obowiązek wprowadziła nowa ustawa refundacyjna. W ubiegłym tygodniu medycy doszli do porozumienia z rządem i NFZ-em, to jednak nie przerwał strajku. Związkowcy domagają się natychmiastowej nowelizacji prawa. Czyli bardzo... już... Proszę. Nie chciałem tylko powiedzieć, że to jest bardzo dobry apel do Norwegów prawdopodobnie skierowany. A, myślałem, że do mnie albo do ciebie, nie, może do dzisiejszej audycji. Piotra Roguckiego i zespołu Koma Norwegowie, po prostu przestańcie wyć, bo słychać aż tutaj naprawdę. A ja tam słyszę, przestań wyjść. Przestań wyjść? Tak. Nie, jestem przekonany, że tam jest o wyciu coś. No to dobrze, o wyjściu w takim razie jeszcze chwilę. Rozumiem, że na poradzie dobroć należy już mówić szybko, spiąć pośladki i prowadzić program do 10. Przestań wyjść i przestań wyjść. Jedna i drugie odnosi się do naszego tematu, który mieliśmy na tak zwanym poza anteniu, czyli do kobiet. Aha, ale nie będziemy, mam nadzieję, go kontynuować na antenie. O nie, no dobrze. Bo ja jestem na dorobku, no a ty możesz sobie pozwolić. Nie mogę zdradzić nic. Zrobiłbym cię. Na dobrze, bo chciałem o Wielkiej Orkiestrze. Pamiętasz, że są, że rozmawialiśmy. Dobrze, mnie zagadujesz, dobra metoda. Rozmawialiśmy sobie o Wielkiej Orkiestrze. Mieliśmy jeszcze raz otworzyć ten temat. Ależ bardzo cię proszę. Najpierw może w kontekście. Będziemy mówili dalej o oszustwach, mam całą listę. A ja mam fragmenty Twittera niektórych, że tak się wyrażę, orkiestrosceptyków. Bardzo proszę. Uwaga, niebawem światełko do nieba, może jesteś to właśnie pewien, twoje złotóweczki wrzucone dziś do puszki wybuchną nad miastem, nie przegap. Dwa F-16 eskortowały dziś samolot LOT przewożący owsiaka. Minuta lotu F-16 kosztuje 6000 zł. Ale my mieliśmy mówić teraz o 8.40. Czyli owsiak się przeleciał za jakieś dobre 120 tysięcy. Minimum, jeżeli zakładamy, że lot trwał 10 minut. A to z Zakopanego do Warszawy było? Jak to było? Bo ja przespałem. No myślę, że F-16 nie leci dłużej niż 10 minut z Zakopanego do Warszawy. A słyszałeś, że górale będą mieli kasy fiskalne? Za oscypki na oscypki? Za oscypków sprzedawać nie będzie można bez kasy fiskalnej. Kasa fiskalna w ręku górala może stanowić bardzo interesujące narzędzie? Takie metalurgiczne narzędzie zbrodni, prawda? Dlaczego? No bo kasą fiskalną można kogoś zabić. No można. A banknotem nie, a góral wiadomo, bo potrafi zabić wszystkim. Ale najdziwniejsze jest nawet to, że dostają kasy fiskalne, żeby... Odwoł z kotorówki. Żeby pięknie opodatkować swoje oscypki, chociaż już oscypków od kilku lat sprzedawać nie mogą. Ale... Okej, okay. Możemy jeszcze o Wielkiej Orkiestrze? Czyli o oscypach i kasie, których nie było, a teraz bardzo, bardzo proszę Kamil Olszewski. Bo dzisiaj piękne fotostory na trzeciej stronie Super Expressu, właśnie tak. Ze sztabu głównego. Widać, że byłeś czytelnikiem, brawo girl. Dlaczego? Bo tam było zawsze fotostory. Fotostory i jeszcze był taki dział Porać mi, seksuologu? No mówiłem, że ty czytelnikiem nie musisz udawać. Z akcentem na girl. Tak no jest. Dobrze, było tak naprawdę w dzisiejszym Super Expressie, może nawet nie było, a jest o tym, kto i jak wspierał. Była Joanna Mucha, czyli minister sportu, która kręciła watę. Jest to pięknie pokazane. Lech Wałęsa oddał buty. Ja bym zjadł watę od muchy. Ale to w ministerstwie sportu to chyba lepiej kręcenie lodów wychodzi, przynajmniej. No, nie mam nic przeciwko lodom od Joanny Muchy. Rodowicz dała platynową płytę. Morsy zbierały w wodzie, a uwaga, prezydent wsparł orkiestrę wnukiem Stasiem. Dał wnuka? No na to wygląda. Ojej, on jeszcze wygląda na czarnego na tym zdjęciu. Przepraszam, wcale tego płaszcz, nie to płaszcz. Wcale tego nie powiedziałem. Ile wart był wnuk? Chyba licytacja cały czas na stronach Wośpo. A co można było z nim zrobić? No nie wiem. Boję się myśleć. Wygląda na takiego zadowolonego. Myślę, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości powinni wnuka Komorowskiego wylicytować. Żeby wiesz co z nim zrobić. Nie, nie chcę, nie chcę. Czas na przerwę reklamową. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF w SC Rock. Chociaż w kontekście wnuka i zrobienia z nim czegokolwiek za pieniądze, piosenka Sweet Child of Mine jest znacznie bardziej haniebna. Nie ma mnie tu od dawna. Za 13 minut 9. Ho, 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 ho!
8.52, słuchacie państwo porannego OF-u, jeszcze w tym tygodniu. Jest taka... Za co oczywiście przepraszamy. Nie ma, absolutnie nie widzę powodów. Ja bym wolał, na wszelki wypadek. Jest taka prognoza, że w 2012 definitywnie świat się skończy, że przyjdzie do nas już taka definitywna zagłada. I wtedy zobaczymy, kto miał rację, biorąc albo nie biorąc kredyt mieszkaniowy. No i zobaczymy, proszę państwa, tak naprawdę ilu z nas wymodli sobie zbawienie. Jest taka grupa, która jest oczywiście przekonana, że przeżyje każdą apokalipsę. No bakterie podobno. I w tej grupie, no, że nie porównywałbym od razu. Ale ja nie porównuję, ja po prostu wiem, że bakterie podobno są w stanie przeżyć każdy katastrof. Chociaż oni też dziwnie pachną. Wiadomo to z biologii. Trochę naftaliną. Otóż, proszę państwa, szokujące dane przygotował dla nas Centrum Badań Opinii Publicznej, zwanym Kamiluszkiem. Nie, to CBOS, czyli Centrum Badania Opinii Publicznej, opinii społecznej nawet. Społecznej. Skoro CBOS, a nie CBOP. To koniec ubiegłego roku, ale wiadomość warta tego, by do niej wrócić i aby ją przytoczyć, bo dla mnie był to szok. Kiedyś zaczynano takie informacje w porannym WF-ie. Mam FK nadzieję, szok. Że wrócimy do tej pięknej tradycji, bo no, nieopisana... Teraz możesz wszystko. Teraz ty jesteś tradycją. I tajemniczy... Ja jestem tradycją? Dobrze, nie zbaczajmy z wątków, bardzo nieopisana proszę. Nieopisana i tajemnicza jest siła Tuska i jego platformy, bo to właśnie pod koniec ubiegłego 2011 roku dowiedzieliśmy się o zaskakujących wynikach sondażu. CBOS przeprowadził takowy wśród słuchaczy Radia Maryja i zbadano dokładnie ich sympatie polityczne. Wyszło na to, że uwaga, aż 14% badanych słuchaczy Radia Maryja głosowało w ostatnich wyborach na Platformę Obywatelską, wykrzyknik. Niczym dżuma, niczym mur czerwony, niczym cholera, elektorat Rydzyka, wielka epidemia zżera. Owszem, co prawda to dopiero 14% i w porównaniu z elektoratem... Człowieku. Tak, to co siódmy słuchacz albo nie wie, czego słucha, albo nie wie, na co głosował. Ale no, miłość do PiS deklaruje aż 70% badanych póki co, ale początek jest przynajmniej dla Donalda Tuska bardzo dobry. Proszę państwa, 14% słuchaczy Radia Maryja oddałoby swój głos na Platformę Obywatelską. Albo nawet oddało. To znaczy oddało, tak. 14% diabeł pomieszał języki, 14% prawdopodobnie, zdaniem oczywiście ojca Tadeusza, popadło w obłęd, albo 14% ma po prostu problemy ze słuchem, bo Radia Maryja słucha, ale kompletnie nic do nich nie dociera. 14% w objęciach Tuska. Na ten temat mówi dla nas dr Wojciech Jabłoński, politolog. To, że ryzykowcy głosują częściowo na Platformę, nie jest wielkim zdziwieniem, ponieważ kilka lat temu robiono badania wśród wręcz nie tyle nawet elektoratu, ile członków SLD, to z drugiej strony sceny politycznej, i znaczna część członków SLD ma, jak się okazało, poglądy skrajnie prawicowe, homofobiczne, antyeuropejskie, a mimo to cały czas twierdzili ci ludzie w badaniach, że oni są przykładnymi lewicowcami. I to samo chyba zachodzi w części elektoratu Rydzyka, czyli elektorat zaraził się chorobą polityczną. Co innego mówię, co innego myślę, co innego robię. Ja nie wiem, czy wiesz, ale jeszcze do tej informacji będziemy wracać, ale telewizja Trwam bardzo chce ostatnio na cyfrową platformę. Telewizja Trwam ostatnio broni Rok Palikota i jeden z ich przedstawicieli, nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Powiedział, że jest potrzebne radio, przepraszam, telewizja Trwam, i w ogóle nie należy w żaden sposób z niego rezygnować. Że pluralizm? Bo ma kłopoty, tak jest. No pewnie będziemy do tego tematu wracać, ale jeśli chodzi właśnie o tą chęć dostania się telewizji Trwam na platformę, i to platformę cyfrową, to chyba po prostu słuchacze w dobrej wierze są za Platformą, choć nie do końca wiedzą, co to znaczy. Jedna siódma wariatów, mili państwo, ma szansę na wyzdrowienie i dobrze rokuje, także mimo wszystko to jest bardzo dobra informacja. W szeregach radiomaryjnych ta choroba, o której mówił dr Jabłoński, ma nawet swoją nazwę. Mhm. Tuskopatia. Wszystko w rękach Arłukowicza. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SROK. Zresztą łatwo rozpoznać, jak się ma tuskopatię. Człowiek przestaje R jest wymawiać. Która godzina? Która godzina? O Boże, jestem chory. Za 3 minuty 9:00.
rok. Pogoda. Początek tygodnia z opadami. Na zachodzie deszcz, za to w centrum, na wschodzie i na południu śnieg i śnieg z deszczem, ale ma pojawić się odrobinę słońca, nie więcej niż 4,5 stopnia. Na temperaturę rozgrzewamy czasami w serwisie nie tylko tematem twoich atrybutów, nie tylko wokalnych, ale również i tembrem głosu niektórych naszych reporterów. Piotrek Bukowski zdaje się, że się do nas odezwał. Odezwał się Piotruś i udzielił nam instrukcji obsługi, jak zostać reporterem Eski Rok we Wrocławiu. Bo słyszałem, że ostatnio mieliście zagwozdkę, jak to się robi, żeby czytać jak Piotrek Bukowski. No to teraz uwaga, lekcja poglądowa. Musicie najpierw przygotować dwa pośladki, najlepiej własne, jędrne i sprawne. Potem szybki test, czy napinają się jak trzeba. Sprawdzamy jeden, potem drugi. Szybka spinka. No i jak już wiemy, że działają, to 3, 2, 1 i spinacie oba. I jak zaczniecie mówić, to każda wiadomość brzmi, jakby była pełna napięcia. No i cała filozofia. Przepraszam, rano brałem apap, dzisiaj nie dam rady. Ta piosenka powoduje, że zawsze jakoś robi mi się trochę smutno. Bo to chyba o końcu świata. In the end, Linkin Park w polskim radiu SK Shock. Dzisiaj poranny OF. Dzień dobry, poniedziałek, 9 dzień stycznia. Kiedyś było tak, że mężczyzna rozliczał się z przeszłością albo rapierem, albo powrozem, prawda? To były czasy dżentelmenów albo samobójców. Rewolwer i melonik, tyle mogę powiedzieć. Tak jest. A dzisiaj, proszę państwa, kiedy raczej nie ma się na czym powiesić, no i nie ma za bardzo czym machać, mężczyzna z przeszłością rozlicza się piórem. Właśnie, niestety. Co za czas. Zwłaszcza, że nie jest to jego ulubione narzędzie zbrodni. Ale będzie przynajmniej się starał. O Radosławie Majdanie chcielibyśmy teraz trochę nawet powiedzieć. Nawet kwiatkiem nikogo by nie skrzywdził. Wiedzą o tym wszyscy, oprócz policjantów. Uważasz, że jest aż tak niezdolny? Nie, uważam, że to bardzo sympatyczny, młody człowiek, niezwykle wrażliwy. Ja naprawdę miałem do czynienia z Radkiem Majdanem. Oj, niedawno chyba nawet w Śniadaniu Mistrzów. Wielokrotnie. I muszę ci powiedzieć, że to jest sympatyczny facet, naprawdę. Ja ci wierzę na słowo. Nawet był taki moment, że miałem ochotę się do niego przytulić, a potem pomyślałem, że ma na piersi ten, rozumiesz, te pogoń Szczecin, jakoś mnie to trochę tam odrzuciło. A ma? ma na sercu. Mówimy o Radosławie Majdanie, ponieważ Radosław Majdan stara się dołączyć do celebrytów, którzy chcieliby właśnie piórem walczyć z otaczającą ich rzeczywistością, a na pewno z tą rzeczywistością i przeszłością się rozliczać. No właśnie, na nasze nieszczęście, proszę państwa, to jest bardzo długie preludium do bardzo krótkiego i porażającego zdania. Radek Majdan pisze książkę. Kropa, wielka kropka. Wielka kropa, jak wielkie są ręce Radosława Majdana, którymi to łapami właśnie już podobno kreśli pierwsze zdania. Bo, proszę państwa, w dzisiejszych czasach jest tak, że jak mężczyzna ma własne prezerwatywy i własne perfumy, to czas, żeby miał własną książkę. Jakoś się to wszystko niestety w dzisiejszych czasach wiąże ze sobą. Nadszedł czas, żeby powiedzieć wszystko o moim związku z Dorotą, karierze sportowej, tym, co się naprawdę wydarzyło w Mielnie. Rozumiem, że chodzi o ten fantastyczny filmik z Miską. Tak jest. Oraz o wielu innych sprawach. Koniec cytatu. Podobno właśnie wiosną będziemy mogli poczytać to, co wspomina Radosław Majdan. Z długiej listy zaprzyjaźnionych konsumentów literatury. O tak. Akurat ten nawinął nam się jako nasz pierwszy. Nasz ulubiony sympatyk literatury Konio, Paweł Konak, Konio. Ja bardzo chętnie sięgnę po książkę Radka Majdana. Jestem w ogóle fanem wszelkiej literatury faktu. Chętnie sięgnę po książkę nie tylko Radka, ale także agenta Tomka, znanego jako agent Tomek spod Krzyża i tej tajemniczej istoty w Sejmie, która kiedyś była panem, a teraz jest panem, albo odwrotnie, bo trochę się zgubiłem. I naprawdę jestem zachwycony, że ten człowiek chce pokazać, że skończył 8 klas. Chociaż bądźmy szczerzy, na pewno nie napiszę nawet zdania z tej książki, bynajmniej jakiegoś ghostwritera. Wiem to dobrze, bo akurat mój kolega napisał za Krzysztofa Ibisza książkę, w której ten opisuje swoje ćwiczenia w fitness clubie. Także pozostaje panu Radkowi tylko życzyć, aby miał kasę na dobrego ghostwritera, no i żeby po prostu to przynajmniej miało ręce, nogi, a zdania, podmiot, orzeczenie i odrobinę sensu. No, nie miałbym nic przeciwko, gdyby tym ghostwriterem był, jak rząd, Alan McGregor. A kto to taki? No, to był ghostwriter u Polańskiego. Ach, no ja nie wiem, jakich ty autorów cenisz za to, że podjęli się jednak pisania książek. W moim przypadku to jest na przykład Milan Kundera, Julio Cortázar, jest także pan Stasiuk, pani Tokarczuk. O, ale żeś wypisał, ja dziękuję. Ale jest też druga lista, którą otwiera Radosław Majdan, to jest lista autorów, którzy jednak nie podjęli pisania i chciałbym, żeby on tam pozostał. Ja chciałem powiedzieć, że Radosław Majdan, jesteśmy
w telewizji. Nie, to nie ja. Radosław Majdan ma tak naprawdę 35 powodów, żeby napisać książkę. Pozwól, że wymienię wszystkie. Po pierwsze, bo Doda. Po drugie, bo Piłka. Po trzecie, bo Mielno. A pozostałe 32 powody są żółte. Poranny województwo i Figurski. Poranny WF. Mówi się, że Bartosz Arłukowicz dostaje takie cięgi od kilku tygodni, bo w polityce zupełnie nic się nie dzieje. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej, tylko trzeba wiedzieć, gdzie zajrzeć i no, o jakiej proszę, porze. Dobry wstęp, Wartki. Wartki, bum, bum, bum. I taki adekwatny. Wspominałeś przed chwilą Milana Kundera, autor nieznośnej lekkości bytu, na którą cierpi bardzo poważnie Janusz Palikot, proszę państwa, bohater tejże informacji. Chociaż tak naprawdę jeden z dwóch, o znowu jesteśmy w telewizji. Zobacz, za każdym razem, kiedy wchodzimy na antenę, zauważyłeś? Powinienem też zacząć tak jak on? Pojawia się zgrzybiały nos. Dobrze, daj spokój, bo i tak mu doniosą. No dobra, o, jestem, ale gruby. Ja nie mogę. Jak mogłeś założyć kratkę? Jaki cyc. No dobrze, otóż proszę państwa, w tej chwili będziemy chcieli z państwem porozmawiać na tematy mocno kontrowersyjne, a że będziemy mówić o Palikocie, prosimy młodzież o opuszczenie radioodbiorników. Albo tak, o opuszczenie przynajmniej pomieszczenia, w którym jest emitowany tenże piękny program, bo to już jest otwarta wojna. Mówię oczywiście, mówimy o Januszu Palikocie, który coraz bardziej, jeśli to tylko możliwe, nie przebiera w słowach i z całą stanowczością atakuje Platformę Obywatelską, a w jednym ze swoich ostatnich internetowych wpisów Poletko Pana P, jeśli dobrze pamiętam, uderzył w spokojnego niemieckiego stróża Pawła Grasia, którego określił... Oj tam, od razu niemieckiego stróża, bardzo cię proszę, niesiej... Nie tutaj, pamiętasz tutaj tej historii? Jadem, oczywiście, że pamiętam, ale niesiej jadem... Dobrze, przepraszam. Antagonistów. Uderzył w spokojnego stróża Pawła Grasia, którego określił mianem... Literatura, proszę państwa, czyli twórczość Janusza Palikota, to dosyć nudna sztuka, to przebrnięcie. Czytałeś Płoną koty w Biłgoraju? Dzięki Bogu nie. Proszę państwa, bardzo długi autoerotyzm, na ponad 100 stron na temat tego, jak bardzo kurczy się męski penis w arktycznych chłodach. Tym razem rozgrzewa opowiastką o Pawle Grasiu Janusz Palikot, pisząc mniej więcej tak. Urzędnik państwowy, minister w rządzie napuszcza obywateli przeciw obywatelom. Dajcie po ryju lekarzom, jak wam wypisują złe recepty. Niebywałe. Wykrzyknik drugi. Gdy Dorn chciał lekarzy wziąć w kamasze, to media na niego napadały, jakby łamał ustrój Grasiowi. No bo to Platforma, wszystko uchodzi na sucho. Pisze na swoim blogu Janusz Palikot. I wszystko byłoby okej, gdyby nie tytuł tegoż pięknego wpisu, o którym już wspominaliśmy. Skór... Wielgraś. Aha. Zapomniałem, że to ta audycja. Nie, jeżeli się dzielimy, to nie będzie wulgarnie. Otóż, proszę państwa, no, w ten sposób w nowoczesnej polityce krytykuje się swoich przeciwników politycznych. Rozmawiamy z Markiem Suskim, który wie to i owo na temat obrażania oponentów. Ci panowie w jednej partii byli i muszą się dobrze znać, no, skoro takie opinie wygłasza. Nie wiem, czy on ma podstawy ku temu. Ja tylko mówię, że to są kumple z jednej partii. Nie tak dawno jednak byli razem w Platformie. Dzisiaj sobie skaczą do gardeł. No taka formacja. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, że to słowo poznałem dzięki serialowi 07 Zgłoś się dawno, dawno temu. Tak, tam dosyć często padało, to było znamienne, ponieważ w komunizmie to było jedno z niewielu miejsc, gdzie można było usłyszeć polskie przekleństwo i zobaczyć goły cyc. Ale podobno to słowo to jest w każdym odcinku. Starsze niż komunizm, starsze niż PRL. No i z pytaniem o pochodzenie słowa zwróciliśmy się do doktora Jacka Wasilewskiego, językoznawcy, który miał bardzo dużo bardzo mądrych rzeczy do powiedzenia na ten temat. Ten skurcz ma bardzo ładną, poszłą końcówkę, tak jak mąciciel, tak, biel, przyjaciel, gwałciciel, nosiciel, kipiel, prawda, ponieważ na końcu W mamy takie zmiękczenie, stąd skurcz, a nie na przykład purchel, tak jak byśmy to wymawiali, kiedy zmiękczenia nie ma. No i jeżeli ktoś kogoś krzywdzi, no to też przez analogię mówimy, że jest to poza normą i jeżeli ta krzywda, jeżeli odczuwamy tę krzywdę bardzo, bardzo, no to wtedy używa się takich słów, ale jest to znaczenie metaforyczne, więc skurcz to jest ten, który pochodzi od kur... właściwie robi coś zupełnie innego niż ona. Proszę państwa, neologizmy i wyrażenia używane przez komentatorów porannego OF-u nie powodują, iż ponosimy odpowiedzialność za owe.
Mówisz o tej audycji, czy o tej poprzedniej? Mówię o tej wypowiedzi. Kroniki donoszą, że kilka lat temu, kiedy jeszcze panowie Palikot i Graś się lubili, to właśnie Grasiowi Janusz Palikot zawdzięcza poznanie swojej obecnej żony. Ja myślę, że właśnie tutaj leży przyczyna, bo trochę czasu od ślubu już minęło. No wiesz co, ja też poznałem swoją żonę przez kolegę. No dzisiaj bynajmniej nie używałbym takich słów. A jak byś go nazwał? No bałwan co najwyżej, ale żeby od razu skór, wie. Poranny wojewódzki i figurski. Ćwiczą już od rana do 10:00. Nie, mam lepsze. Lichwiarz. Wiesz, w naszej telewizji SKTV cały czas oglądam fragmenty porannego WF-u i mam do ciebie prośbę. Tak? Wyślij mi jutro, dzisiaj wieczorem SMS-a, żebym jutro do pracy stanik założył. Przede wszystkim stanik. Albo jakąś bardzo obcisłą koszulkę. Może po prostu siadaj trochę dalej od blatu i wtedy nie będą cię tak kładły na... Poczekaj, może jak wypnę brzuch, to może cycki będą wyglądały na mniejsze. Mógłbym tak mówić na wdechu, bo my pojawiliśmy się tylko na chwilę, żeby powiedzieć o tym, co będziemy przytaczać po godzinie 9:30. W języku polskim, czyli zajudzać będziemy, bardzo proszę. Piękne słowo wymyślone tutaj. Będziemy mówić na pewno o programie X-Factor i o zmianie, głośnej wreszcie zmianie na fotelu litera. O dawno niewidzianych cyckach pani Okupnik. Będziemy również mówić o tym, że można nabyć numery telefonów Jarosława Kaczyńskiego. Tak, czyli o 50 000 złotych, które dzielą was od wygody i prestiżu. I będziemy również działać na nerwy naszemu dyrektorowi programowemu oraz muzycznemu, zagadując właśnie piosenkę. Będziemy mówić także o innym radiu, które pomimo tego, że jeśli chodzi o swoje podejście do życia, nie przez niektórych jest osadzone w XIX wieku, to jednak walczyć będzie o wiek XXI. I to wszystko. A teraz refren. Razem, wszyscy razem. Tell me why. I don't like Monday. A to rzeczywiście poniedziałek. Kontrowersyjna rzecz, jaką zrobiliśmy, śpiewać wspólnie na antenie. Zabiją nas za to. Przepraszamy. Day down. No. 9:37, poranny OF, poniedziałek, 9 dzień stycznia. Dzień dobry. Dzień miło zacząć dobrą informacją. Stąd Radio Dobroć. Proszę Państwa, mała rzecz, a cieszy. Jeszcze niedawno rozmawiałem... Mała osoba, a cieszy. Rozmawiałem, bo błagam Cię, nie personifikujmy kobiet. Przepraszam. W tym programie. Pamiętaj, że to jest audycja ksenofobiczna, rasistowska oraz nietolerancyjna. Zapomniałem. Postaram się odnaleźć. A to wszystko w kontekście Tatiany Okupnik, proszę Państwa, kobiety o żabim głosie. 1,50 m absolutnego seksu, który gdzieś wyemigrował jakiś czas temu, ale na szczęście powraca do nas. Do Londynu. Wyemigrował, a powraca do Warszawy. Powraca do Londynu. A no, nie, rozumiem, wyemigrował, okay, no, tak, bo poznaliśmy i dlatego mówimy o Tatianie Okupnik. No proszę Cię, bo poznaliśmy zmienniczkę Maji Sableckiej. I co? Proszę bardzo. I wy. Jestem. Ale już w zupełnie innym stroju. Tak, to ogromny Indianin. Parę kilo wcześniej. Naprawdę bardzo duża twarz. No dobrze. Poznaliśmy zmienniczkę Maji Sableckiej, o tym chcemy mówić. Milczącą jurorkę programu X-Factor zastąpi właśnie Tatiana Okupnik. Koniec ery milczenia w X-Factorze. Teraz będziemy mieli do czynienia z tym rabim głosem, który ja uwielbiam tak naprawdę. Tatiana Okupnik była wokalistka Blue Cafe, później solistka, później prowadząca program Gwiazdy Tańczą na Lodzie. Prowadząca czy uczestniczka? Najpierw uczestniczka, a potem prowadząca, a potem tak się wstydziła tego wszystkiego, że musiała wyjechać. Ale na szczęście wstyd kiedyś musiał przeminąć i dlatego powraca w chwale. Tatiana promuje swoją solową płytę. Podobno w Danii jest na 4. miejscu jej najnowszy singiel. Ale Dania to mały kraj. I w ogóle słabo słyszą. Bo mają wodę w uszach. Ale Beethoven nie był z Danii, tam był Andersen. Bynajmniej, ale bardzo, bardzo dobra riposta. Natomiast, proszę Państwa, powraca silniejsza. Kobieta upadła, jakoś tak potrafi się podnieść, co udowadniają liczne wywiady, no tym razem w kontekście naszego nieobecnego. Naszego nieobecnego Jakuba W., który podobno zachował stanowisko, jeśli chodzi o jurorowanie w programie X-Factor i podobno będzie teraz jej kolegą z planu. Szukaliśmy i znaleźliśmy na stronach... Dobrze się zastanów, co powiesz, bo mu wszystko przekaże. TVN, nie, no szpieg mu przekaże. Oprócz tego, tak że rzeczywiście powiedzą mu, że do bani audycja bez niego, to jeszcze powiedzą, że się nabijaliśmy i bardzo słusznie. Znamy zalety piosenkarki, które to podobno niebanalny głos, temperament i ekspresja. No, czyli
to, czego akurat Maji Sablewskiej według niektórych brakowało. No i Tatiana jeszcze podobno wręcz zaraża optymizmem. Tego optymizmu można było troszeczkę doświadczyć w ostatnim programie Dzień Dobry TVN, gdzie pojawiła się jako gość i mówiła między innymi o strachu wobec naszego wielkiego nieobecnego, o którego imienia nie wymieniamy. Strasznie jesteś gadatliwy, strasznie. Przepraszam. Spotkałaś się już z Kubą? Kubę znam i byłam wielokrotnie w jego programie, w związku z czym chemia między nami jest. Ale wiesz, to chemia w programie Kuby to jest jedno, ale teraz czy rozmawialiście o tym, jak to w X-Faktorze będzie wyglądać? A ty pytałeś się Kuby, czy się mnie boi? Może powinniśmy odwrócić to pytanie. Niech tak? się boi raz kobiety. Dlaczego ja mam się bać Kuby? Uwielbiam. Siła kobiet. A jaką będziesz jurorką, już wiesz? Ja chcę do tego podejść bardzo naturalnie, bo uważam, że wszystko, co sobie zakładamy i chcemy jakoś tak aktorsko podejść do tematu, będzie po prostu fałszywe. No nie jestem aktorką, jestem wokalistką, w związku z czym podejrzewam, że najważniejszy będzie ten moment chemii i interakcji między jurorami, między publicznością a uczestnikami. To jest najważniejsze i wtedy pewno zadzieje się ta magia, trochę chemii. Na pewno będę szczera. Ja pamiętam, ona ma bułgarskie geny, bo rzeczywiście Polki w niej brak, bo po długim czasie przebywania w kraju anglojęzycznym mówi bardzo poprawnie po polsku. Prawda, czysto mówi. Tak, to ładnie. Jak wspomniał mój serdeczny kolega Michu. O mnie mówisz? Tatiana śpiewała przez wiele lat. Proszę używaj terminu kolega z radia. Kolega z radia, dwugodzinny na dobę znajomy. Tatiana przez wiele lat śpiewała w zespole Blue Café, gdzie silną ręką, niektórzy nawet określają mianem despotycznej, rządzi pan lider. Nie pamiętam nazwiska, dwojga nazwisk, tak? Dlatego myślę, że do despoty podstarzałego... To jest rodzina tego, co ufaj dał stółkę Durczakowi. Do despoty zdążyła się przyzwyczaić. Myślę, że w nowym programie pięknie się odnajdzie. Chciałem zadać kłam temu, co było powiedziane w tym materiale, bo tam jest mowa o tym, że się wojewódzki nie boi żadnej kobiety. Mi do głowy przychodzą od razu trzy. Ja nic nie wiem. Na koncie Pucha, Mucha i Kostucha. Poranny wojewódzki i Wigórski. Poranny WF. No, to jest prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Chodzi o te informacje z naszego przeglądu tygodnia. No właśnie, ja mogę mieć problemy, bo podobnie jak prezes Jarosław, nie pałam sympatią do prawa jazdy, a moją ulubioną marką jest Neoplan. A masz konto w banku? To mam. Odbieram gotówkę, przychodzę z wielkim worem. No, że koteczka masz w domu, to już wiem z tak zwanego pozantenia. Widzę brak komentarza, w zasadzie słyszałem. Nie zająłem się w ogóle czymś innym. Proszę Państwa, wśród oceanu wad Prawa i Sprawiedliwości znalazły się kolejne. Dwie słabe strony. Słabe strony, tak jest. Motoryzacja po pierwsze. Telekomunikacja. I handel po trzecie. To już będą trzy, a nie dwie. Jedna z biur Prawa i Sprawiedliwości pozbyło się niedawno samochodu, którym poruszał się Jarosław Kaczyński, mili Państwo. Limuzyna prezesa, która trafiła już do nowego właściciela, okryła w sobie jednak sporo niespodzianek, niezamierzonych i to niespodzianek zarówno dla kupującego, jak i po czasie także dla sprzedającego. Znalazł się krawacik Hugo Bossa, chusteczki do demakijażu, bardzo duża ilość kłaków kocich, podrapana tapicerka oraz... Jak donosiły niektóre media, uwaga, na tylnej szybie ślady po kulach, chociaż z czasem okazało się, że to zwykły śród z wiatrówki, ale przede wszystkim znalazł się tam telefon komórkowy, służbowy telefon komórkowy, a w nim między innymi, uwaga, niewykasowane kondolencje po katastrofie smoleńskiej, prywatne wiadomości prezesa i kontakty do znajomych oraz rodziny. Tyle wiadomo. Proszę Państwa, wielkie niedopatrzenie. Prawdopodobnie głowy już dawno poleciały. Choć telefon malutki, 6030 i Nokia. No, żeby się w rączuli zmieścił. A to bardzo dobry telefon, po wielu latach służy nadal moim rodzicom na przykład. Proszę Państwa, za zupełnie niedużą kwotę mogą Państwo stać się właścicielem Saba 9.5, w którym czaiło się zło. I kilku tajemnic państwowych także. Ciekawe, czy czuć metafizyczną obecność Jarosława Kaczyńskiego w Sabie 9.5. Ale na pewno wiemy, że Sabem, choć słabo to pamiętał, raz przejechał się Ryszard Kalisz, nasz serdeczny parlamentarzysta z lewej strony. No i o dziwo się zmieścił. No słyszałem, ale zdania nie mam, bo nie jeździłem nigdy Sabem 9.5. Rozumiem. Chociaż kiedyś wypożyczyłem w Hiszpanii, pamiętam. Dobry samochód. No to Saby są w ogóle co do zasady bezpieczne, ale przez to, że ta fabryka została sprzedana, już nie należy do Szwedów, to coraz chyba jest do gorszej jakości. Można mówić o wpadce, kiedy sprzedaje się taki samochód służbowy razem ze służbowym telefonem i kartą SIM? Nie, to w ogóle to jest kompromitacja przecież. No. Świadczy o tym, że ani prezes nie ma głowy,
Inaczej mówiąc, nie nadaje się na swoją funkcję ani jego współpracownicy. Kontakty to na pewno, numery telefonów, no wie pan, ale nie wydaje mi się, żeby to były dane wrażliwe. Z całej książki telefonicznej chciałbym dostać dwa. Co takiego? Telefon na Wawel i do Pana Boga, które z pewnością posiada Jarosław Kaczyński. Myślisz, że jakieś SMS-y się zachowały? Grzmi! Myślę, że po Ludwiku Dornie Jarosław Kaczyński stracił sympatię do słowa Saba i Saby. Polski prezes w szwedzkim samochodzie, proszę państwa, to już przeszłość. Chociaż muszę ci powiedzieć, że gdybym miał do wyboru, to wolałbym Toyotę po Kaliszu niż Saba po Kaczyńskim. Dlaczego? Chociaż byłoby mniej higienicznie, trzeba by było uważać na incydentalne zapłodnienie. Poranny Wojewódzki i Figurski. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Essaro. Z racji tego, że bardzo zagadaliśmy się teraz podczas utworu Green Day, nie mam zielonego pojęcia, o czym będziemy mówić. Poza tym, że będziemy mówić o telewizji i o radiu. No, do Lemusa przychodzi telewizja Trwa, jeden z najważniejszych newsów minionego weekendu. Bardzo nie wiem, proszę. Czy na własną prośbę, ale jednak ponownie zwracamy się w stronę Torunia i toruńskiej rozgłośni, ale nie tylko samej radiostacji, ale także telewizji naziemnej, która to telewizja Trwam dokładnie cały czas walczy o platformę. O tym już co prawda mówiliśmy, ale nie chodzi o podawaną przez nas informację o sympatykach Donalda Tuska, a o platformę cyfrową, bo na ojca Rydzyka padł blady strach. Proszę bardzo. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Trochę za wcześnie, tak. Na ojca Rydzyka padł blady strach, ponieważ wiele wskazuje na to, że jego telewizja Trwam nie dostanie od Krajowej Rady miejsca na cyfrowym multipleksie. Bardzo mi przykro, no niestety słowo nowoczesność i telewizja Trwam nie idą w parze i stąd pojawił się ten konflikt. Państwu w tej chwili powinna do głowy przychodzić taka kampania, która trwa w telewizji. Abonamentu? Nie, dotycząca starych audycji telewizyjnych. Cyfryzacja archiwalnych materiałów. Dokładnie, że będziemy się, proszę państwa, cyfryzować, że będziecie do swoich starych telewizorów potrzebowali jakieś dodatkowe przystawki, albo, co jest znacznie przyjemniejszą informacją, będziecie musieli sobie kupić zupełnie nowy, po to, żeby można było odbierać telewizję. Tak, pamiętam. Wyobraźcie sobie, że kupujecie sobie piękny, nowy, LED-owy telewizor. Firmy nie będziemy wymieniać. No i wyobraźcie sobie, że odpalilibyście na nim archaiczny, kręcony głównie VHS-em program telewizji Trwam, no jeden z drugim kompletnie nie działa. No ale mimo wszystko pan Tadeusz Rydzyk walczy zaciekle, w specjalnych komunikatach mówi o likwidacji możliwości ewangelizacji i apeluje, by słać do Krajowej Rady petycję, a najlepiej ją tymi petycjami zasypać. Wzór pisma można znaleźć na stronie internetowej Radia Maryja i w naszym dzienniku także, a Rydzyk zachęca wszystkich, którym, uwaga, zależy na wolności, pluralizmie i demokracji w naszej ojczyźnie. I tylko nie wiem, który fragment byłby lepszy. Myślę, że jedynka. Zapraszamy państwa na komunikat ojca Tadeusza. Modlę się, żeby niechcący nie nawinął mi się tutaj w sensie dźwięku pan Wasilewski, który mówił o skór. Nie. Równocześnie z ogromnym zatroskaniem zwracam się z wielką prośbą o pomoc w uzyskaniu od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji miejsca na tak zwanym multipleksie, a to w związku z wprowadzeniem cyfrowego systemu nadawania. Miejsca te już się kończą. Poszczególne podmioty uzyskują nawet po parę miejsc na multipleksie. Otrzymują podmioty nie tylko nawet tysiące razy słabsze z formalnego punktu widzenia od nas, ale i z uchybieniami formalnymi. Natomiast myśmy nie otrzymali żadnego. Kochani, jeśli nie otrzymamy miejsca na multipleksie, zostanie zlikwidowana jeszcze jedna możliwość na ewangelizację. Dlatego wszystkich, którym zależy na wolności, pluralizmie i demokracji w naszej ojczyźnie, prosimy o pomoc w uzyskaniu koncesji na miejsce na multipleksie. Prosimy bardzo o zbieranie podpisów wśród wszystkich ludzi dobrej woli pod pismami do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie, ale i przysyłanie kopii
Jeśli chodzi o kampanię informacyjną, o której mówiłaś, dotyczącą cyfryzacji, nie wiem, czy pamiętasz, tak. Spot kończy się takim sloganem: przepraszam pana smoka, to już nie smoka epoka. Tak jest. I chcieliśmy się nawiązać do smok jest zły. Ja chciałem powiedzieć, że bije się w piersi tutaj święta rada łaski pełna. Módl się za nami grzesznymi i przydziel koncesję cyfrową telewizji Trwam, bo tak jak sobie myślę, jednak jest przystosowana do nowych warunków technicznych, bo przecież mają największą antenę w mieście, tą w Siebodzinie. A oto, proszę państwa, prorocza piosenka na zakończenie naszego spotkania. Pamiętasz ten utwór? Nie działa mi dekoder telewizji Trwam! Fantastyczny numer. Poranny OF, dziękuję dzisiaj państwu bardzo serdecznie za uwagę. Kamil Olszewski, Michał Figurski. Do jutra, do 8.